zacznijmy od razu. Najpierw mamy... Poproszę werble. Tęczę. Wow, kocham tęczę. Przejdźmy do rzeczy. Muszę coś wyjąć z torebki. Zajrzę do swojej. Co my tu mamy? To nazywasz torebką? Aha, mogę to wykorzystać. Hej, zapomniałam o tym. Wciąż pachną nieźle. Chyba żartujesz. Zaraz wymiotuję. To ściema. Potrzebuję pisaka. Wysadzanego diamentami. A to skąd się wzięło? Mam pomysł. Hej, Kendall, zabierz to ode mnie. Ohyda. Dobrze, najpierw złożę kartkę. Na wierzchu postawię pojemnik i go odrysuję. W kółku będzie buźka. Zacznę od oczu. Uśmiech będzie na zdjęciu. Co za piękna minka. A teraz rozłożę papier. Pieniądze będą linijką. Połączę kreski. I pokoloruję obrazek. Użyję wielu różnych barw. Tęcza będzie w buzi. Teraz złożę to z powrotem. To jest świetne. Widziałaś? Fajne, prawda? Wow, opadła mi szczęka. Britney jeszcze nie zaczęła. Na pewno coś znajdę. O, Rety, to stara kreda. Wiem, co z nią zrobię. Pomoże mi w tym mój młoteczek. Wytnę szybko kontur motyla. Ułożę na czarnym kartonie. Wysypię na to kredę. A teraz pora na łomot. O tak, cudowne uczucie. Właśnie tak zwalczam stres. Teraz zabiorę szablon. Powstał piękny motyl. Świetna robota, dziewczęta. Wiadomo. Trudny wybór, ale wygrywa Britney. Serio? Wow, dzięki. To oszustwo. Hej, fajny rysunek. Ciekawe, co teraz? Ten wałek do niczego się nie przyda. O co jej chodzi tym razem? Mam nadzieję, że jesteście gotowe. O rany! Pora na koło. Zobaczmy, co wybierze. Taniec! Świetny wybór. Taniec? Serio? Jak mamy do tego podejść? Może wystarczy odpowiednia perspektywa? Może powinnam spojrzeć na to pod tym kątem? Może po prostu zacznę rysować? Och, ta balerina wyszła mi naprawdę ładnie. Szlak! Kredka mi się złamała. Co mam z tym zrobić? O, temperówka! Powinna wystarczyć. Naostrzę ołówek i wracam do rysowania. To samo z pozostałymi kredkami. Mogą się przydać. Nie ma nic gorszego niż tępe kredki. Uff, chwileczkę. Wow, mam lepszy pomysł na swój rysunek. Patrzcie, jak ładnie wyglądają przy jej talii. Super pomysł. Ostatni. Pasuje tu idealnie. Okej, teraz poprawię kontury czarnym markerem. Okej, tą kredką pokoloruję jej skórę. Zakreślacz będzie idealny do włosów. Jeszcze różowy diadem i body. Och, jeszcze pointy. Prawie o nich zapomniałam. Skończyłam. Uwielbiam ten rysunek. Ojej! Wow! A może ten kąt byłby lepszy? Ach! O, matusiu! Nic ci się nie stało? Boli cię coś? Ała! Chyba zwichnęłam sobie kostkę. Szybko podnieś ją. Dobrze. Gotowi do pracy twórczej? Na rozgrzewkę będzie tęcza. Tęcza, tak? Też mi rozgrzewka. Już wiem. W końcu przyda się moja torba z rzeczami. Zobaczmy. O! Hej, maluchu. O! Nie! O, dobra myszka. Tego właśnie szukałam. Pora na odrobinę magii. Zamienię te trzy kolory w całą tęczę. Zrobię kilka plamek. Gotowe. Cóż, nie całkiem. Fajnie. Teraz to wypróbuję. Jakie to przyjemne, co nie? Warto wykorzystać to, co się ma. Proszę. Oj, trochę się ubrudził. Teraz wystarczy odkleić taśmę. Nie ma to jak gładka, prosta linia. A właściwie trzy proste linie. Gotowe. Dzięki za pomoc. Robi wrażenie, prawda? Jest całkiem w porządku. Dam radę. Halo? Czy wszystko muszę robić sama? Jakie ładne.
Odejdź. Potrzebuję przestrzeni, żeby tworzyć. Ciekawe. Haha. Oczywiście. Niech wszyscy patrzą i się uczą. Pięknie dobrane kolory, prawda? Poczekaj, aż zobaczysz, co dalej. Widzisz, czasami też pracuję. Kiedy wszystko skończymy, zostanie nam piękny, tęczowy piasek. Patrz, jakie intensywne barwy. Tada! Właściwie to bardzo fajne. Ale jeszcze nie skończyłam. To tańczący, tęczowy ludzik. To dodaje mu charakteru, prawda? I co? Obydwa są ciekawe. Dlatego obie wygrywacie. Niech będzie. Mam zacząć? Śmiało. Flamastry? Wow. Otwórz swoje. O, proszę. Latarka do zadań specjalnych. Muahaha! Czekaj, mam lepszy pomysł. Patrz, skąd się tu wziął ten królik? O, jak ty to robisz? Uwaga na wilka! A teraz finał, panie i panowie! Ale ekstra! Masz talent, stary! Uhu! Hej, czekaj! Porozumiewam się rękami! Zaraz, mam lepszy pomysł! Oczy przyzwyczajone do światła, więc mogę to odrysować. Tylko teraz wystarczy wypełnić. Poznajecie? To najlepszy przyjaciel człowieka. Brakuje jeszcze koloru. O, ma się ten talent. Ale się wkręciłeś. Kto wyłączył światło? Patrz, inspirowałem się ręką. Genialne. Czemu sam na to nie wpadłem? To spodoba ci się to? Uroczy, co? Króliczek. Okej. Mam jeszcze żyrafę. Inne ułożenie palców. To dla ciebie. Dzięki. Ach, tylko nie to. Przynajmniej mam popcorn. Ekstra. Raz, dwa, trzy. Start. O! Kwiatek? Okej, to powinno być proste. Naprawdę musimy to robić? Nie wiem, jak zacząć. Momencik. Chyba mam pomysł. Jestem genialna. Położę swoją biżuterię na kartce, a teraz nałożę na nią farbę. Wystarczy odrobinka. Wykorzystam kilka kolorów. Okej, zrobione. Teraz przesunę łańcuszki po kartce końcówką pędzelka. W ten sposób farba się rozprowadzi i kolory się pomieszają. Oto moja interpretacja kwiatka. Ładne, prawda? Wow, jestem pod wrażeniem. A teraz mogę zrobić sobie makijaż. Oto moja szansa. Muszę dobrze wyglądać, bo jestem popularna. Jasne, racja. Właśnie tego potrzebuję. Teraz mogę stworzyć kwiatek. Rozprowadzę farbkę pędzlem do makijażu, a potem zrobię to samo zielonym kolorem. Wygląda wspaniale. Dodam jeszcze kilka detali i gotowe. Śliczny obrazek. A tego lepiej się pozbędę. Co ty robisz? Nic, nic. Oby. Nie rozpraszaj mnie, jak się maluję. Wyglądam olśniewająco. Och, czas minął. Jak mi poszło? Genialne dzieło, prawda? Moje jest bardziej delikatne. Świetna robota. Interesujące, Saro. Wiedziałam, że się pani spodoba. Nie wierzę. Co cię tak śmieszy? Masz farbę na buzi. Moja piękna cera. O nie.
To dzieło sztuki, Saro. Powinnaś pokazać to światu. Wasze obrazy są piękne. Obie świetnie się spisałyście. Hej, miłość wisi w powietrzu. Oto następny etap. Serduszko. O waszą wenę zadba gość specjalny. Rzućcie okiem. Witam, panie. To moje powłóczyste spojrzenie. Rety, dobrze, że mam tę dmuchawę. Ale ciacho. Hej, on jest mój. Nie, muszę wygrać tę rundę. Stworzę coś wyjątkowego. Daj mi te serduszka. Za mało. Staram się jak mogę. Kiepsko mi idzie pod presją. Proszę bardzo. Tego mi było trzeba. Brian jest cudowny. No, bylibyśmy świetną parą. Okej, do dzieła. Zacznę od miłej wiadomości. Wyznam mu, co czuję. Obrysuję to na złoto i dodam gwiazdki. Na innych serduszkach też są napisy. Chyba wybiorę to. Zagnę boki i ścisnę, żeby zostawić ślad. Teraz złożę w poprzek. Powstanie kopertka. Zakleję ją naklejką. Dołączę do reszty. To mały zbiór liścików. I śliczny breloczek. O, całkiem niezłe. To trudniejsze niż myślałam. Nic mi nie przychodzi do głowy. Dobrze, zaczynam. Narysuję serce, ale niezwyczajne. Będzie inne, choć wciąż ładne. Hejka, masz fajny styl włóczęgi. A rysunek? Cud miód. Róża dla róży. Wow, jaki szarmancki. A to co? Dla mnie? Piękna i zdolna. Co za połączenie. Mam coś dla ciebie. Ach, serce mi wyskoczy. Tak, działam tak na kobiety. A co ze mną? Cicho, on jest mój. Dałam w końcu jakieś zadanie. Aha. O, gadżet, kumacie, go. Gadżet, tak? Proszę bardzo, wiem, do kogo zadzwonić. O, już jest. Fajny, prawda? Ale mogę go nastawić. Świetnie, weźmy się do pracy, dobrze? I start. Dobrze, tak jest. Czy ja widzę to, co myślę? Tak, fajny jest, wiem. Rysuj śmiało, mały. Każdy artysta potrzebuje inspiracji, więc proszę. Dasz sobie radę z kociątkiem? Bez problemu. Zawsze można liczyć na to, że narysuję idealny okrąg. Poznajecie już? Dajmy mu chwilę. Dopiero zaczął. Spójrzcie na te idealne linie. Co to ma być? Nie zgadzam się. Czy roboty potrafią tworzyć? Na to wygląda. Ach, wsio. Chyba już gotowe. I oczywiście wyszło idealnie. Widzicie? Cóż, ja też coś potrafię. Wystarczy wyciąć odpowiedni kształt. Zobaczmy. Odrobina montażu. I gotowe. Kawałek plastiku i zdjęcie w telefonie. Cyk. Można odrysowywać. Bardzo pomysłowe, prawda? Zaradność zawsze popłaca. Prawie gotowe. Bardzo fajnie wygląda. Chyba. Słabe. I kto wygrywa? Z oczywistych przyczyn Naomi. Niemożliwe. Okazuje się, że warto być pomysłowym. Głupi robot. Twoje miejsce jest w śmietniku, słyszysz? Nie, ty do śmietnika. Ach. Co? Narysowałeś coś dla mnie? To ma być śmieszne? Technologia mnie zawiodła. Teraz zaczynasz ty. Ha. Ach, nie lubię matmy.
co to w ogóle znaczy? Matematyka? No nie gadaj. Otwórz swoje. Co? Ja też mam równanie. Słuchaj, musimy to obliczyć. Robi się. To ty? Zaufaj mi. No dobra. Włączone to? O, musisz tak wrzeszczeć. Dobra. Rozumiesz? Sam to jakoś ogarnę. Przy odrobinie magii. Zamienię jedynkę w żyrafę. Ładna to. A dwójkę? W łabędzia. Trójeczka będzie pięknym motylem. A czwórka? Małą rybką. Kreatywnie, co? Taką matmę to ja lubię. Brawo, Kevin. Nie potrzebujesz mojej pomocy. Chcesz rozwiązać moje? Artysta nigdy nie odmawia sztuki. Patrz i ucz się. Hej, koniku morski. Chcesz się zaprzyjaźnić z wiewiórką? Jesteście sąsiadami. A siódemkę wrzucimy do oceanu. Na koniec został nam uroczy misiek. Skończyłem. Faktycznie mam talent. Co o tym myśl... Po śmierci mnie doceni. Wstawaj! Gotowe? No raczej. Dobra robota. Jesteś mistrzem. Picasso XXI wieku. Uśmiech. Co jest grane? Czemu ona ma przekąskę? Czy ja też mogłabym coś przekąsić? Nie, nie. Przed wami wyzwanie. Zobaczmy, co będzie w pierwszej rundzie. Minionek? Serio? Tak! Tu macie banany i papier toaletowy. Co niby mamy z tym zrobić? Hej, spójrz! Wygląda komicznie. O rany, masz rację. Wciąż nie mam pojęcia, co zrobić z tym papierem. Hej! Zaraz, zaraz. Już wiem, co z tym zrobię. Przyda mi się ten sznurek. Okej, mam kubek z wodą i oczywiście farby. Jest też pędzel i jeden banan. Mogę zabrać się do roboty. Najpierw długopisem narysuję kontury rysunku. Teraz mogę malować. Na początek biały. Świetnie. Teraz użyję czarnego. Czarnym oczywiście pomaluję źrenice. Teraz czas na niebieski, z którego minionki słyną. Okej. Widzę, dokąd to zmierza. Pora na zęby. Będzie miał uroczy uśmiech. Do języka użyję czerwonego. Teraz ciemno-niebieskie ogrodniczki. To naprawdę fajna runda. Tak! I voilà! Moje minionki są gotowe. Wow! Hej, spójrz na mnie. Jestem minionkiem. Wow! Robi wrażenie. Wyglądasz jak jeden z nich. Co za pomysłowość. Wspaniałe. A oto moje minionki. Jak się podobają? Myślę, że wygrałaś. To bardzo ładne minionki. Gratulacje. Świetna robota. Zasłużyłaś. Dzięki. Ładne, nie? Teraz wy spróbujcie. Serce, bułka z masłem. Zawijasz tu, zawijasz tam. Dawno nie rysowałem serca. Nie, jeszcze raz. Jedna linia tu. A, nie wychodzi mi. Ciągle mi się rozjeżdżają. To mi zajmie wieki. Może kratki pomogą? Zacznę rysować w dół, idąc po każdym kwadraciku. Dolna połowa zrobiona. Teraz góra. Będzie ładniejsze z innymi kolorami. Jeszcze trochę. Ekstra! Pani spojrzy. Ciekawe podejście. A twoje? Zbyt dosłowne jak dla mnie. Matt wygrywa tę rundę. Tak jest! No i co teraz? Halo, proszę pana? Co? A tak, następna runda to origami.
Ziu! Origami? Dobra. Dobrze, że zawsze mam papier przy sobie. Żartuję, lokaj mi go dał. Wolę papier, który ma jakąś wartość. Złoto jest jeszcze lepsze. Proszę bardzo. Ło! Jest prawdziwa? Lepiej wezmę się do pracy. No dobra, raz kozie śmierć. Robi się coraz goręcej. Ło! Zmieniła się w złoto. Nie poprzestanę na tym. Do środka. Orety. Tak, udało się. Fantastycznie. Mua. Panienko Betty. Dzięki, kucharzu. Niesprawiedliwe. Ciekawe, czy został mi jakiś wolny papier. To nie złoto, ale może być. Gotowi na odrobinę magii, kochani? Rety? Jaka pognieciona kartka. Zabawne, wiem. Ale mogę to uratować. Byle nie przesadzić. Jak nowy. Nieważne. Mam inne zmartwienia. Kilka zagięć i przestanie wyglądać jak kartka. Narysuję kilka znaczków. Wygląda dziwnie, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Poznajecie już? To najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Ha? Cierpliwości, dobrze? Jeszcze kilka kresek. I to samo z drugiej strony. Zwijaj i rysuj na pustych polach. Proszę, już gotowe. Skoro tak mówisz... Teraz kolory. Ona umie tańczyć, widzisz? Ruszam jej kończynami. Ha! Nie wygram z tym! A może jednak? Zrób zgięcie na górze i drugie w przeciwnym kierunku. Poskładaj tak całą kartkę. Potem narysuj prostą linię. I dwie prostopadłe w dół. Potem zamknij, tworząc kwadrat. Widzisz już, co to będzie? To narysuj małego króliczka. Jaki słodziutki. O raju. A obok niego małego misia. Słodkie, prawda? Nie zapomnij pokolorować obrazka. Pomarańcz i błękit to idealne połączenie. A teraz nasze zwierzaki. Kolor bardzo ożywi ten rysunek. Ostatnia rzecz. Na koniec złóż z powrotem kartkę. Tada! Gotowe! Ciężki wybór, ale ta baletnica... Wygrywasz! A co z moim pięknym dziełem? Aha! Mniejsza. Tada! Tego się nie spodziewałem. Dlaczego dostałem seler? Ale pachnące. Ach tak? Już wiem. Zostań tu. Muszę chronić apaszkę. Zaczynamy. Chwileczkę. Trzymaj. To mi się przyda. Wylejcie farbkę na talerz. I przygotujcie kartkę. Zamoczcie seler. I odciśnijcie go jak pieczątkę. Wyglądają jak kwiaty, prawda? Ekstra! Namalowałem bukiet! Jest taki piękny, że aż się wzruszyłem. Wow, co to? Dzieło sztuki. A ja dalej jestem głodny. Chcesz?
Dobrze, teraz jesteśmy gotowi na nasze wyzwanie. Kręcimy kołem i losujemy zadanie. No i proszę, o jak słodko, serduszko, rysujemy miłość. Jej, uwielbiam rysować serca. Wiem, co zrobię. Najpierw napiszę love. To dopiero była randka. Była taka piękna wśród zieleni. Okej, teraz dodajemy detale. Tu dorysuję serduszko, a z O zrobię dziewczynkę. V będzie drugim sercem, a E chłopaczkiem. Jak słodko. Jeszcze kolory. Serce będzie różowe. Super, to drugie będzie takie samo. Czas na więcej kolorów. Fioletowa sukienka. Wow, zaczyna nabierać kształtów. I kolejny kolor. Włosy będą pomarańczowe, a czapka chłopca niebieska. Jeszcze odrobina zieleni. Nie, ja ciebie bardziej. A kredkami dorysuję im buzię. Tada! No dobrze, zobaczmy, jak wam poszło. Co? O nie! Możesz przestać bawić się gumą? Co ty robisz? Chwilka! To moja praca, serio! Nom! Jeszcze sekundka! Prawie gotowe! Nom! Gotowe! Oto moje miłosne dzieło! Wow! Jak to zrobiłeś? Wspaniałe! Ojej, ciuniu! Niesamowite! Dostajesz 6. Pora na koło! No dobrze! Ponownie kręcimy. Cyk! Wybrało rozgwieżdżone niebo! Mam pomysł! Gdzie jest farba? Potrzebuję farby! Okej, wszystko mam! Pora stworzyć sztukę. Zacznę od czarnej farby. Najpierw namaluję smugę. Teraz trochę niebieskiego. Jeszcze fioletowy, niebieski, biały, żółty i pomarańczowy. Teraz rozprowadzę farbę od jednej strony do drugiej. Powstaje efekt w stylu ombre. Dobra, został mi jeszcze ten żółty. Świetnie wygląda. Dodam jeszcze trochę czerni. Przydałoby się coś na tle tego nieba. Na przykład mały płotek przy drzewie. Nie chcę nagich gałęzi, więc dodam liście. Och, nieźle. Zacznę i zobaczę, co z tego wyjdzie. Niebieski i jeszcze więcej niebieskiego. Tak. Ładne te ciemne kolory. Okej, pędzel. Gotowy do pracy? Wow, podobają mi się te pociągnięcia. Patrzcie, jak farba rozprowadza się po płótnie. Właśnie tak, aż po samą krawędź. Ach! Farba skapnęła mi na płótno. Jest wszędzie. Zaraz, to wygląda niesamowicie. Hej, proszę spojrzeć. Oto moje gwieździste niebo. Tak, właśnie widzę. Jest absolutnie fantastyczne. Tak, dziękuję bardzo. Totalnie zasłużyłaś. Pomocna dłoń. To taki dowcip. A kolejne wyzwanie to pędzel. Gdzie Brytni? Ja nic nie wiem. Nie szkodzi, zaczniemy bez niej. Do dzieła. To będzie proste. Halo, chcę coś zamówić. Świetna obsługa. Kocham zakupy. To moje hobby. Dobrze, wyciągnę to z pudła. Jak to się zmieściło? Ciężkie, ale idealne. Nie potrzebuję pudełka. Przepraszam za spóźnienie. O, raju, czy to papier toaletowy? O co ci chodzi? O, no tak, ups. Najadłam się wstydu. Co straciłam? Zaraz, muszę coś dokończyć. Przestań. O, jak przyjemnie. To mi się przyda. Po co mi pędzel? Złamię to na pół i zawinę w kawałek papieru. Musi ciasno przylegać. A teraz w zielony plastik. O tak. Zakleję to naklejką, żeby się trzymało. Super. Umieszczę ją na wierzchu. I gotowe. Zanurzę patyczek w różowej farbie. Będzie pasować do obudowy. Zobaczę, czy to działa. Żeby zmienić kolor, przełożę wkłady. Pora na niebieski. Nasączę dokładnie farbą. I wrócę do rysowania. Co jest? A więc to tak. Pokażę, co potrafię. Mam wielkie plany. Zaraz stworzę arcydzieło. Skończyłam. Co? Czemu to zrobiłaś?
Przegrywasz! No co? Omsknęło mi się. Stój! Ja chcę zacząć. O, raj dla artysty. Ale się podekscytowałem. Już czuję tę inspirację. Wiesz już, co mam na myśli. Nie. To patrz uważnie. Zacznę od białej kredy na białej kartce. Nic nie widać, co? Nie rozumiem. Może to mi pomoże. Wow, duża ta kreda. Ale wciąż nic nie widzę. Ciekawe, co ja mam. Ach, zaraz. To mi nie będzie potrzebne. Żegnajcie. Niech stanie się kolor. Co ma być, to się pojawi. Już prawie kończę. Aha. Hej. Huh? Jak? Nazwałem go kolory. Interesujące. Serio. Chcesz zobaczyć mój? Teraz już wszystko widać. Ale miał dobry pomysł. Jak ty to zrobiłeś? To prostsze niż myślisz. Narysuj obrazek białą kredą na białej kartce. Weź pierwszy kolor i posmaruj nim gąbkę. I tak dalej. Kiedy skończysz, przeciągnij pędzlem po kartce. Widzisz, jak powstaje obrazek? I gotowe. Proste i genialne. Ciekawe, co będzie następne. Kręcimy kołem. No i proszę, wybrało flaminga. Głowy nie urywa. Ciekawe, co zrobicie. Nigdy nie widziałem żywego flaminga. Kogo ja oszukuję? Ta runda jest za trudna. Co robić? One chyba są różowe, prawda? Nie, to też do bani. Uch, auć! No nie, nic mi nie przychodzi do głowy. Zaraz, co ja mam na dłoni? Farba? No super, jeszcze rękę upaćkałem w różowej farbie. Zaraz, chyba mam pewien pomysł. Zobaczmy, co da się zrobić z odbicia dłoni. Wow, fajne! Ja też mam pewien pomysł. Najpierw obrysuję dłoń i poprawię kontury. Dodam oczy i dziób. Dziób pokoloruję pierwszy, jest cały czarny. Resztę pokoloruję na różowo, jest go bardzo dużo. To trochę zajmie, sami rozumiecie. Ale efekt końcowy będzie tego wart. O, różowy zakreślacz! Przyda się! Pora zmienić te plamy w tropikalnego ptaka. Najpierw przerabiamy kciuk na głowę. Tutaj będzie dziób, jeszcze oczy i nogi. Będą chude i żółte. I gotowe! No dobrze, zobaczmy, jak sobie poradziliście. Oto moja praca. A oto moja, przepani. Proszę. Mamy całego flaminga i zbliżenie głowy. Obie prace są świetne. A, no tak, zapomniałam o farbie. Och, no tak, sorki. Następne wyzwanie polega na namalowaniu jednorożca. O tak, kocham jednorożce. To tak jakby koń, prawda? Nie umiem rysować zwierząt. Co? Patrz na to. Mnóstwo kasy. Dam ci ją, jeśli narysujesz mi jednorożca. Saro! Jestem zawiedziona. Nie, masz rysować sama. Pani strata. Tym razem na pewno zawalę. Chyba dramatyzujesz. Znam pewną fajną sztuczkę. Położę dłoń na kartce i ją odrysuję. A teraz dorysuję resztę. To prosty sposób na stworzenie jednorożca. A teraz dodam trochę koloru. Róż będzie pasował idealnie. Och, ale słodki. Pokoloruję jeszcze róg. Szybko poszło. I gotowe. O, spójrzcie tylko. Z czego się tak cieszysz?
Zainspirowałam się. Mogę skopiować jej rysunek, tylko że mój jednorożec będzie bogaty, a z tego zrobię róg. Prawdziwa sztuka kosztuje. Co sądzicie? Serio? To kopia mojego. Nie, mój jest nadziany. Halo, proszę pani? Och, no proszę, wspaniale. Brawo, dziewczyny. Jestem artystką. Dobra, puszczę ci to płazem. Ups. Wybaczcie, uzupełniam poziom potasu. Oto kolejny motyw. Zgłodniałam od tej pracy. Kup mi coś. O, od razu lepiej. Wygląda apetycznie. Co zjeść na początku? O, pyszności. Daj trochę. Zabieraj brudne łapska. Nie dotykaj mojego jedzenia. No weź, nie zjesz wszystkiego. Dobra, dam ci jajko. Łap. O, uwaga, nie upuść. O, mały włos. Dziękuję. Wybiję jajko do miski. Oddzielę żółtko od białka. Wezmę drugą miskę. Zrobię wszystko ręcznie. Jakie obślizgłe. Dodam kapkę oleju. I jeszcze trochę. Teraz rozmieszam. Wciągnę to do strzygawki. To mi ułatwi pracę. Nie nabrudzę. Dodam mieszankę do farby w proszku. Nie trzeba wiele. Po parę kropel. Pędzlem wymieszam jajko i farbę. O to mi chodziło. Wezmę skorupkę i ją pokruszę. Chcę mieć małe kawałki. Wezmę ten fragment i pomaluję. Piękny błękit. Narysowałam wazon i okleiłam skorupkami. Potem dodam kwiaty. Nie zjem ani kęsa więcej. Zaraz. Chyba się przejadłam. O! Ups, sorki. Dobrze, że tą stroną. Nie chcę marnować jedzenia. Może coś nim stworzę? Pomalowałam kartkę na niebiesko. Teraz posłużę się brokułem. Będę go lekko przyciskać. Wezmę różne farby. Powstały piękne listki. Spójrzcie. Jakie ładne. Super, co za pomysł. Kogo mam wyróżnić? To trudne, ale punkt dla Kendall. Tak, jestem wielka. Spokojnie, Picasso. La la la. Ups, wybaczcie. Co my tu mamy? To gwiazda. Do dzieła. Co to? Przybory plastyczne? Też mi coś? Oddam to Molly. O, patrzcie na to! Wow! Mam dziś szczęśliwy dzień! Przyłożę szablon do kartki i pomaluję pędzlem umoczonym w różnych farbach. Zamaluję całą gwiazdkę. Efekt jest świetny. A teraz ostrożnie usunę szablon. Wow! Wygląda jak tęcza! Boskie! Na nic lepszego cię nie stać? Muszę wykonać telefon. Halo? Tak, potrzebuję pomocy. Oho, co my tu mamy? Rysowanie gwiazdki. Łatwizna. To pestka dla takiego profesjonalisty. Patrz i ucz się. Wolałbym coś ambitniejszego, ale nic nie poradzę. Gotowe? Już możecie bić brawo. Wiem, mam talent. Skończyłyście? Och! No cóż, niezła z ciebie sztuka. Jesteś moją muzą. No wiesz. Mógłbym cię malować codziennie. Powinnam wyjść? Nigdy nie widziałem takiej piękności. To dla ciebie. Ale z ciebie romantyk. Czuję inspirację, gdy jesteś blisko. Chodźmy. Hej, wracajcie. A mój obraz? Ech. Długo jeszcze. Prawie skończyłam. Już. Doczekaliście się. Tada! Nawet fajnie wygląda. Chłopak. Łatwizna. Codziennie widzę jednego w lustrze. Elegancko. Kiedy Eli nauczyła się tak rysować? Nie mogę tego oddać. Matt, nie zdążysz. Spójrzmy na te dzieła. Muszę szybko coś wymyślić. Jest! Chłopak! Napis to nie obraz. Mogę zmienić chociaż to i owo?
Dobra, ale masz minutę. Dzięki! Literki będą dobrym początkiem. Najpierw je łączymy. Już widać coś fajnego. Całość ożywimy kolorami. Nawet niezły rysunek. Ha! I kto jest debeściak? Arcydzieło! Jak? Widzę tu dwóch przyszłych Picasso. Wiedziałam, że damy radę. Skoro i tak czekamy, to poprawię makijaż. Chyba trochę wam się nudzi. Pora na koło. O, ciekawe, co tym razem wybierze. Patyczki do uszu? Wiecie, te do czyszczenia uszu. Nie bardzo rozumiem. O, nie, mam puder w nosie. A, psik! Och, teraz walają się po całej klasie. Och, przepraszam was. O, podczas uderzenia moja twarz odbiła się na kartce. Haha, ojej, masz dwa patyczki w nosie. Ta, wiem. Dzięki, że mówisz. Okej, odsunę je na chwilę na bok. Zacznę od rysunku. Narysuję ładną panią w sukni. Będzie miała długie włosy, bo czemu nie? No dobrze. Na razie wygląda całkiem nieźle. Teraz odetnę jedną z bawełnianych końcówek. To samo zrobię z pozostałymi. A suknię udekoruję patyczkami i klejem. Przykleję jeden obok drugiego. Upewnię się, że dobrze się trzymają. Pierwszy rząd gotowy. Pora na drugi. Ten będzie niebiesko-zielony. Kto by pomyślał, że można się przy tym tak dobrze bawić? Została mi jeszcze góra sukni. Uff, gotowe. Czas na prezentację mojego dzieła. Jak wam się podoba, madam, w sukni? Wow, stworzyłaś boginię mody. Wow, szkoda, że to nie jest prawdziwa suknia. Niesamowite. Ja mam tylko swoją odbitą twarz. Myślisz, co będzie następne? Gotowi? Wasze kolejne zadanie to narysowanie chłopca. Jestem ciekawa, jak wam pójdzie. Trochę słaba ta runda, nie da się ukryć. He? O nie, skończyła mi się przekąska, to dopiero słabo. I co mam teraz zrobić? Chwila, mam tu przecież pusty talerz. Tak, to może się udać, już wiem, co zrobię. Co ty chcesz zrobić z markerem i talerzem? Nie rozumiem, czemu rysujesz nim po talerzu? Już ty się o mnie nie martw, wiem, co robię. Zaraz będę miał tu kozackiego ludzika. Chłopiec, jakby tu go narysować? Zacznę od słów po raz drugi. To pomaga. Dobrze, więc mamy słowo chłopiec. Pora zrobić z niego obrazek. Dorysujemy mu okulary i włosy. Wygląda nieźle. Pamiętajmy też o uchu, brodzie, nosie i ustach. Dobra, mój ludzik gotowy. Dorysuję mu jeszcze balona. Cyk. No i sznurek, żeby mu balon nie odleciał. Coś chyba mi utknęło w zębach. Niedoczekanie. Nie, tak nie wyjdzie. Może jak popiję. Trochę lepiej, chyba. Zrobimy ci pomarańczowe włosy. Jeszcze trochę i czupryna gotowa. Super, chcesz zieloną bluzkę? Nie ma sprawy, skończyłam. Och nie, wylałaś wodę na mojego ludzika. On tonie. Muszę go uratować. Nie, 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 trzymaj się, ludziku. Czekaj, czekaj. Co? Co się dzieje z moim ludzikiem? A! Nie utonie, bo unosi się na wodzie! Ale fajny! Super wyszło! Dobra robota! Wygrałem? Nie wierzę! Ale ekstra! Tym razem padło na serduszko. Będzie potrzebne więcej przyborów. Do dzieła, dziewczyny! Ale pisaków! Wow! A ja mam tylko to? Serio? Ha, powodzenia! O, wpadłam na pomysł! To będzie rewelacyjne! Narysuję ogromne serce! Idzie dobrze! A teraz dorysuję małe w środku! Ekstra! Co za bezsens! Hej, spójrz na mój rysunek! Ładny! Chyba powinnam już coś stworzyć. Chwila! Mam pomysł. Użyję jednocześnie pisaka i ołówka. A teraz najlepsza część. Narysuję kreski przez środek serduszka. Tyle wystarczy. Trochę pocieniuję.
Tutaj trochę grubiej, żeby było widać cień. To chyba się uda. A teraz wytnę górę. Proszę pani, skończyłam! Wybacz. Okej, obejrzyjmy twoje dzieło. Och, sprytnie, Molly. Podoba mi się. Saro? Gdzie twoje serce? Jest tam. O! To tak jakby street art. Dwa różne podejścia. Oba wyśmienite. Jestem zachwycona. O, dzięki! Miau! Fajny koteł. Zejdźcie na ziemię. Mamy narysować kota? No dobra. Jak tu zacząć? Czekam. Wąsy? Potrzebuję inspiracji. Naprawdę odpłynęła? No to bierzemy się do pracy. Pomachaj pańci, papa. Idziesz ze mną. Hej, Eli. Skąd to wziąłeś? To nie fair. Też chcę takiego. Nie, ty jeden sprytny. A, grzeczny koteł. Ja wolę żywe futro. O, mua. Jak zawsze genialny. Taki dobry z ciebie koteł. I zaraz cię narysuję. Jesteś większy niż myślałam. Jakby cię odrysować? Może jak cię przekręcę? To na nic. O, szczęśliwy wypadek. Napiszcie angielskiego kota. Potrzymaj go na chwilę. Skąd się tu wziął? Nieważne. Jedziemy. Znacznie lepiej. Zmieńmy to słowo w coś, co będzie wyglądać jak kot. Mój będzie brązowy. Jeszcze uszka. I kilka pasków z prążkami. Normalnie jak prawdziwy. Jak się podoba? Halo, pobudka! Co, co, co? A właśnie, koty. Świetnie, Eli. Za to twój wygląda znajomo. Teraz wiem dlaczego. Sorki. Chyba ja wygrałam tę rundę. No to kręcimy kołem. Och, spójrzcie jak słodko. To piesek. Wiem, jak go narysuję. Mam coś w swojej czapce. Co? Gumowy kurak? Co on tu robi? Musi gdzieś tu być. Czy tego właśnie szukam? Nie, nie bawię się już tak często. No dalej, przecież to nie jest worek. Czy to moneta? To jej tak szukałeś? O, i nawet jedna dla mnie. Dzięki. Uff, nie wiedziałem, że moja czapka pomieści aż tyle rzeczy. I co zamierzasz niby zrobić z tą monetą? Pomoże mi w pracy. Odrysuję na niej kilka okręgów. Nic nie rozumiem. O, już wiem, co zrobię. Mam nadzieję, że ciężko pracujecie. Dobra, muszę tylko wymknąć się cichaczem. Zaraz wracam. Hej, pożyczysz mi na chwilę pieska za drobną opłatą? Dzięki. Ojej, jakiś ty słodki. Jestem Patryk. Uśmiech. Potrzebuję tylko paru fotek. Słodziak, mógłbyś być modelem. Trzymaj, dzięki za pomoc. Pokoloruję owal, ale zostawię to małe kółeczko. Dodam parę szczegółów. Teraz rysujemy głowę. No i oczy. No, no, zaczyna jakoś wyglądać. Pamiętajmy o uszach. Każdy pies je ma. No i cała reszta. I na koniec ogon. Teraz kolorujemy. Myślę, że uszy, łapy i poliki będą brązowe. Uff, udało się. Nikt nawet nie zauważył, że wyszłam. Ostatnie popraweczki? Proszę pani, skończyłem. Oto mój obrazek psa. Ja też skończyłam. Ojej, spójrzcie tylko na tego słodziaka. Wygrywasz bez dwóch zdań. Przecież ona tego nie narysowała. Uuu, jak się kręci. Poznajmy nowe wyzwanie. To ciekawe. Żartujecie?
Nie mam pojęcia, co to znaczy. O, nitka mi wystaje. Jeszcze jedna. Tego mi trzeba. Może to mi się przyda. O, makijaż. Może Kendall nie zauważy. Teraz się uda. Zachowuj się jak zwykle. Nic się nie dzieje. Zbrodnia doskonała. Pomaluję włóczkę szminką. Włożę do zeszytu. Stworzę falisty wzór. Teraz zamknę notes i wyciągnę. Powstanie sztuka abstrakcyjna. Świetnie. Wow, to robi wrażenie. Hej, Britney. Tak? A oha, skąd to się wzięło? Fuj, nie oddawaj. Użyję pędzla. Zamaluję płótno do połowy na czarno. Teraz nałożę pasek kleju, rozmażę go pędzlem po obu polach. W ten sposób. Zanim zaschnie, posypię brokatem. Jak najszybciej. Ciężka praca. A? To złoto? Pasuje do mojego dzieła. Nawet łupież mam luksusowy. Zainwestuję w lepszy szampon. A teraz przyłożę szablon z sercem i wezmę farbę w sprayu. Zamaluję nią wzór. Co za kolor! Ostrożnie zdejmę szablon. Wow, to się nadaje na ścianę. Dobre, prawda? Jasne, lepiej pokaż swój. O, moje oczy! Nic nie widzę! Odłóż to! Teraz lepiej. Wow, jest cudownie. To wyjątkowy dzień. Następnym razem mnie ostrzesz. Pora na ostatnie wciśnięcie guzika i finałowy obrót koła. Słodki króliczek, do roboty. O, super! Czekajcie, tylko się przebiorę. Wow, co jest? Nie wiedziałam, że możemy się przebierać. Sorki, nie mogę teraz gadać. Słucham swojej muzy. Zacznę tutaj od pojedynczej linii. Dodam ich więcej. Chcę być wolny od ograniczeń. Biegać dziko po lasach. Szybko poszło z tym królikiem. Cóż, kiedy muza przemawia, słucham. Oto moje dzieło. O, przerażający. Uch, wow. Ojej. To tylko dziki królik. Ja lubię słodkie króliki, więc mój nie będzie straszny. Powtórzę to samo po drugiej stronie. Będzie potrzebował jakiś łapci. Ogonek już ma. Pora na jego słodki pyszczek. Co to za króliś bez marchewki? Okej, króliczku. Pomalujemy ci uszka na różowo. Policzki też niech będą różowe. Pora na marchewkę. Co ty na to, króliczku? Chcesz być biały? Nie, będziesz niebieski. Króliczek gotowy. Co myślicie? Właśnie takiego króliczka chciałam zobaczyć. Podoba się pani? Naprawdę? Tak! Dziękuję bardzo. Uch, nieważne. To tylko głupi rysunek. Ach, co się dzieje? Wszystko się cofa. Czas przewija się w tył. Czemu tak się dzieje? Niech to ktoś zatrzyma. Nie wiem, trochę się boję. Tu pomalowałam sobie przez ciebie twarz. A tu pojawiłyśmy się na wyzwaniu. Ach! Uff, hej, wróciłyśmy do parku. Jesteśmy bezpieczne. Patrz, przyniosłam nam trochę słodyczy. Co wy robicie? Słodycze są niezdrowe. Proszę, zjedzcie pomarańcze. Mają dużo witaminy C. No dobra. Kreatywność to coś więcej niż rysowanie. Skończyliście te wygibasy? Nowe zadanie przed wami, pieski. To będzie ciekawe. Mam zacząć od uszu? Potrzebujesz pomocy, Matt? Spójrz na tego pieska. Co? Jaki piesek? Oj tam, oj tam. Oh. Hej, Eli, widzisz pieska? Tak, teraz go widzę. Coś jak Rottweiler. Narysuję go od dłoni. I dodam swoje własne detale. Na przykład obruszkę. Każdy piesek ma urocze oczka i mokry nosek. No i długi jęzor. Teraz kolorujemy. Powstało prawdziwe dzieło sztuki. Dobra jestem. Przyda mi się pomoc. To się nie sprawdzi. Jak on trafił do plecaka? Serio? Właśnie ciebie szukałem. Dobry pieseł.
przystojniacha z ciebie. No, naprawdę jest uroczy. O. Zaraz, gdzie twój rysunek? Mój jest gotowy. Chyba kogoś zainspirowałam. Tak, teraz chcę pogłaskać pieska. Jest taki puchaty. Gotowi na kolejną rundę? Och, uwielbiam taniec. Waszym zadaniem jest balerina. Że co? Jak mamy niby to narysować? Na mnie nie patrz. Nigdy nie oglądałem baletu. Czekaj, już wiem! Będę potrzebował kartki papieru. Złożę ją w pół, o tak. Co ty tam robisz? Origami? To się może udać. Wiem, tylko muszę dobrze to poskładać. Najpierw składamy na pół, o tak. Potem jeszcze raz w drugą stronę. Otwieramy i zginamy rogi. Dobrze, teraz ta część musi wystawać z obu stron. Póki co idzie mi nieźle. Uwielbiam origami. Te wystające rogi idą z powrotem do tyłu. Te rogi tak samo. Jeszcze trochę. Na koniec lekko odchylamy te dwa boki. I już! Łódka jest gotowa! Prawdziwe arcydzieło! I co? Podoba się? O! I jeszcze żagle do kompletu! Jak to ma się do tańca? Łódka tańczy na falach oceanu! Co? Ty tak na serio? To nie przejdzie, zobaczysz! Ona ma rację! Rysujemy balerinę, a nie łódki! No dobra! Może uda mi się złożyć coś innego! Czy ty robisz kolejną łódkę? Wiesz, że nie przejdzie? Nie, nie łódkę. Patrz, tym razem zrobiłem jednorożca. No, dajesz mały. Ładny, co? To nadal nie to. Okej, masz rację, ale już wiem, co zrobić. Do trzech razy sztuka. Tym razem użyję dwóch kartek o różnych kolorach. Hm? Co robisz? Wow, ale to skomplikowane. Jak ty to robisz? Za szybko. Nie nadążam. I gotowe. Piękna róża, co? To dla ciebie. Jest śliczna! Nie wierzę, że zrobiłeś ją specjalnie dla mnie! Ale co ja mam teraz zrobić? Już wiem! Muszę tylko zacząć od początku! Przyda mi się linijka do zaginania papieru. Ta część jest trudna, bo te boki musimy wyciągnąć na wierzch i po drugiej stronie. Okej, teraz mogę rysować. Narysuję śliczną balerinę. Piękna jest! No dobrze, ale muszę dorysować resztę. Musi mieć przecież twarz i ręce. To samo zrobię po drugiej stronie. Gdy góra będzie gotowa, przejdę do rysowania nóg. Dodamy też trochę kolorów. Ale muszę pamiętać, by pokolorować każdą z części. Na koniec niebieska spódniczka. Urocza! Trochę tu i jeszcze tu. No i skończyłam! Tada! Patrzcie, pokażę wam, jak to działa. Gdy poruszam tymi częściami, nasza balerina tańczy. La la la! Spójrz, z jaką gracją się porusza! Wow! Wow! Fantastyczna robota! Wygrałaś tę rundę! Jest! Wiedziałam, że się uda! Ale... O, czekacie na mnie! Zakręćmy! Co za emocje! Okej, to tęcza! Będę potrzebowała dużo farby! To chyba proste! Wystarczy namalować łuk! Cóż, jest trudniej niż myślałam. Nie wyszło mi. A może użyję tego? Chyba coś wymyśliłam. Wezmę pasek papieru i złożę go w ten sposób. A teraz narysuję słodką główkę. I oczka. Podoba mi się. Jestem taka kreatywna. Hej, uważaj! Ups, cóż, to tylko ulepszy jej rysunek. A teraz kolorowanie. Oczka zostawię na koniec. Piękny i wyrazisty róż. Powinnam mieć taki lakier do paznokci. Obroża może być żółta, a oczy będą zielone. Co za radosny kociak! I ma nawet tęczowy uśmiech. Pokażę go Molly. Buu! Ale to śmieszne. Lepiej wyczyszczę tę rozlaną farbę. Jest tylko gorzej. Chwila. Mogę to wykorzystać. Genialny pomysł. Pomalowałam płótno na niebiesko, a za pomocą gąbki zrobię na nim chmurki. Teraz pozwolę spłynąć pomarańczowej farbce i innym kolorom również. I już. Gotowe. Hej, uważaj trochę. Niech pani zobaczy! O, pokaż swoje dzieło, Molly! Oryginalne i kolorowe!
coś pięknego. Wow, zabawny pomysł, Saro. Jestem z was dumna. Zasłużyłyście na nagrodę. Świetnie nam poszło, Saro. I na koniec Fiolecik. Proszę o uwagę. Jeszcze nie skończyliśmy. Rysujemy tęczę, co? No to zaczynamy. Tylko wezmę to. Zaczynają od czerwieni. I od razu wygląda jak tęcza. Nie bardzo lubię markery. Gdzie żurawia zapuszcza? Ona nic nie robi. Hej, czy to popyt? Uwielbiam je. Właśnie tego mi trzeba. Ha! Jest świetny, ale mnie przyda się do czego innego. Każda krawędź w innym kolorze. Jeszcze tylko tutaj. Proszę, pamiętajmy o wgnieceniach. I przewracamy. Prawda, że satysfakcjonujące? Prawie jak sam popit. Sorko, uwaga! Ej! Skończyliśmy! Wow, ile tu pięknych kolorów! Ale wykonanie takie o. Okej. I to się nazywa nieszablonowe myślenie.